O ile ogólne zasady tworzenia przypisów są dosyć proste, tak w przypadku przypisów z internetu pojawiają się schody. Studenci często zastanawiają się nad tym, jak taki przypis powinien wyglądać, a przy tym, czy w ogóle można w pracy stosować źródła internetowe, a jeśli tak, to jakie i w jakiej ilości. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane w tym nagraniu. Zapraszam. Pierwszą ważną rzeczą jest, co ma zawierać taki przypis. Poprawnie zrobiony przypis z internetu powinien zawierać takie elementy jak inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, adres strony i data dostępu w nawiasie kwadratowym. Przykład przypisu. W przypadku skorzystania z filmu na YouTubie lub innym portalu z filmami, z jakiego korzystałeś, wzór przypisu wygląda następująco. Inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł filmu kursywą, adres strony, data dostępu oraz czas nagrania. Tak jak na przykładzie. Ważne zasady związane z tworzeniem przypisów internetu to: pamiętaj, aby usunąć hiperłącze ze źródeł internetowych. Pamiętaj, aby data dostępu podana w nawiasie kwadratowym była datą z aktualnego roku, a nie na przykład 3 lata wstecz. Korzystaj z takich źródeł internetowych, gdzie artykuły posiadają nazwę i podanego autora. Nie korzystaj ze źródeł niewiarygodnych, czyli po prostu niewłaściwych do cytowania w pracy dyplomowej. Strony typu Wikipedia, ściąga.pl czy na przykład Pudelek nie są na miejscu i chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Stronami, z których śmiało możesz skorzystać w pracach dyplomowych, są strony główne światowych, europejskich czy polskich organizacji, instytucji, strony główne urzędów, np. miast, powiatów, województw, ogólnopolskie i światowe bazy danych, jak np. GUS, OECD czy Krajowy Rejestr Nowotworów. Nie posiłkuj się wyłącznie źródłami internetowymi. Owszem, można z nich skorzystać do napisania pracy, ale mają one być tylko dodatkiem, ostatecznością, kiedy nie masz do dyspozycji innych źródeł. Pamiętaj, że dominować mają przypisy z literatury i czasopism naukowych. W bibliografii dobrze jest podać źródła internetowe jako oddzielną kategorię i wymienić wszystkie użyte w pracy w kolejności alfabetycznej, bez podawania dat dostępu. Wskazałam Ci najważniejsze zasady związane z tworzeniem przypisów z internetu i korzystania ze źródeł internetowych. Mam nadzieję, że teraz już wiesz kiedy i jak zrobić przypisy ze źródeł internetowych. Pamiętaj o tym, aby cytować tylko wiarygodne i rzetelne strony internetowe. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności. W szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep Magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.